nie zwalniamy, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że przyspieszamy ciągle. W tej chwili udało nam się pozyskać 1 560 000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych. Będzie to 7 lub 8 mieszkań w budynku po byłej strażnicy Straży Granicznej. W jednej części będzie znajdował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego że w tej chwili znajduje się w wynajmowanych pomieszczeniach i chcemy już doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie będziemy, jak to się mówi, na swoim. Na ten cel mamy przyznane dofinansowanie inne jeszcze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, kilkaset tysięcy złotych. Natomiast na tą drugą część budynku, czyli na mieszkania, otrzymaliśmy w 100% dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie ta inwestycja będzie oscylowała w okolicach 1 800 000 zł. I dzięki temu polepszymy oczywiście standard, jeśli chodzi o mieszkania komunalne i socjalne, ale również będziemy mieli możliwość wreszcie urzędować, jeśli chodzi o pomoc społeczną, opiekę społeczną. Znajdzie się tam również archiwum, znajdzie się tam również magazyn żywności dla osób potrzebujących. Także to są bardzo, bardzo potrzebne dla nas inwestycje. Dokładnie. No tutaj jest też bardzo ważna sprawa, że w zasadzie ten budynek będzie samowystarczalny energetycznie, dlatego że zamierzamy tutaj zainwestować w takie rozwiązania ekologiczne i można powiedzieć samowystarczalne. Będzie zrobiona pompa ciepła, 9 odwiertów, prawie po 100 metrów w głąb i do tego fotowoltaika, i to będzie powodowało, że ten budynek zarówno pod kątem ogrzewania, jak i energii elektrycznej powinien być samowystarczalny i oszczędny. Pasywny. Jest bardzo dużo osób, które chciałoby mieszkać w takim budynku. No nie oszukujemy się, my traktujemy ten budynek jako taką formę pomocy osobom, które są w potrzebie, które potrzebują w jakiś sposób ułożyć sobie życie. Także ja przewiduję tutaj, że mieszkania w takim budynku, będzie to raczej najem taki krótkoterminowy, a nie na zawsze, tak? Czyli rok, dwa, dopóki ktoś nie poradzi sobie ze swoją sytuacją życiową i nie stanie, jak to się mówi, na równe nogi. Jak wygląda termin realizacji tego zadania? Myślę, że do końca przyszłego roku powinniśmy zakończyć.